Dzień dobry, serdecznie witam. Dostałem ciekawą fakturę w taryfie G12W, gdzie widzimy, co się dzieje z cenami energii po przekroczeniu 2000 kWh zużycia energii w 2023 roku. Pierwsza ważna sprawa, nieważne, czy zużywacie energię tylko w drugiej taryfie nocnej i tam przekroczycie 2000 kWh, czy tylko w pierwszej, czy tu i tu, to się w sumie sumuje. I wystarczy, że w sumie w obu taryfach przekroczycie łącznie 2000 kWh i dostajecie nowe, dużo wyższe ceny. Ceny nie tylko za kupno energii czynnej, ale też za dostarczenie tej energii do Was. Jeżeli zużywacie energię tylko w taryfie nocnej, to będziecie mieli bardzo dużą podwyżkę. Zapłacicie więcej dzięki tej ustawie, niż gdyby jej nie było i gdybyście kupowali po normalnych rynkowych cenach. Faktura wygląda jak wygląda, dlatego oczywiście wpisałem ją w Excel. Dam go na cały ekran, żeby było lepiej widać. Rozpisałem to na poszczególne czynniki. Zobaczcie, aż 10 pozycji mamy w Polsce na fakturze za prąd. Nie tak jak kupujemy paliwo na stacji paliw, gdzie mamy jedną cenę za litr paliwa. Nie interesuje nas, jak to jest rozbite na poszczególne składniki. Tutaj mamy 10 pozycji, tak żebyśmy nie wiedzieli do końca, za co płacimy. Energia czynna dzienna przed przekroczeniem 2000 kWh kosztowała 62 grosze, po płacimy już 86 groszy, czyli podwyżka jest o 39%. Nocna z 40 groszy zdrożała do 86 groszy, aż o 113%. Tu są ceny brutto, czyli z podatkiem VAT, 23% w 2023 roku. Następnie mamy opłatę sieciową zmienną dzienną. Z 35 groszy podrożała do 50 groszy, podwyżka o 45%. Opłata sieciowa zmienna nocna, też podwyżka o 45%, ale z 7 groszy na 11 groszy. Opłata jakościowa, tutaj mamy podwyżkę aż o 155%, no niby z 1 grosza na 3 grosze, są zaokrąglenia oczywiście, PGE czy tam Tauron czy inni dostawcy energii podają nam ceny do 4-5 miejsc po przecinku, ja to zaokrągliłem do 1 grosza. Wydaje się niedużo, 1 grosz, 3 grosze, 5 groszy, ale w skali zużycia energii robi to już opłaty w setkach złotych. Opłaty stałe, czyli za każdy miesiąc posiadania energii elektrycznej, też uległy podniesieniu. Opłata abonamentowa ze złoty 94 przed przekroczeniem 2000 kWh na 2 zł 80 groszy, czyli o 44% podwyżka. Opłata sieciowa stała z 16 zł 67 groszy na 24 zł 32 grosze o 46%. Mamy inflację na poziomie chyba 16%, ale jak widzicie, tutaj żadna kwota, żadna wartość nie wzrosła średnio o 16% czy poniżej 16%, ale najniższa podwyżka to jest 39%, jeżeli chodzi o opłatę za energię czynną, dzienną, a największa to jest opłata jakościowa 155%. Średnio wychodzi grubo ponad 50%. Są też trzy opłaty, które nie uległy zmianie. Opłata kogeneracyjna, 1 grosz kosztowała, kosztuje 1 grosz. Niecały, tam jest 0,009 i tak dalej, ale tak jak mówiłem, zaokrągamy do 1 grosza. Opłata przejściowa, 41 groszy i opłata mocowa, 16 zł 42 grosze. Wydaje się, że te kwoty, te grosze, tu grosze, tam grosze, to są nieduże wartości, ale proszę zobaczcie, ta faktura dotyczy okresu od 14 lutego do 13 kwietnia, czyli 2 miesiące. Kwota za energię elektryczną wyniosła 2955 zł i 89 groszy. 1500 miesięcznie za energię elektryczną w tym przypadku. Mógłbym policzyć, ile by było, gdybyśmy nie mieli tej podwyżki, ile to byłoby mniejsza opłata, jaka jest różnica, ile zyskujemy, ile tracimy, ale można powiedzieć, że w tym przypadku różnica jest nie mniejsza niż 40%, a nie większa niż 113%. A dokładnie ile to tak naprawdę, że to ma znaczenie, jest drogo.
Jest drogo, ale jednocześnie zobaczcie, że 23-30 kwietnia mieliśmy tak dużo energii w Polsce ze źródeł odnawialnych, że trzeba było je powyłączać, bo nie było co z tą energią robić. Nie było gdzie jej zbierać. Mamy bardzo mało elektrowni śródowo-pompowych, mamy bardzo mało magazynów energii, gdzie nasz system energetyczny mógłby nadwyżki energii zbierać po to, żeby potem tą energię móc nam oddać. Przez to, że tą energię nie została pobierana, zostało to wyłączone, kosztowało nas to 16,5 miliona złotych. Kilka godzin braku energii z OZE. Opłata wzięła się stąd, że źródła energii te węglowe, które musiały pracować w tym czasie, emitowały CO2. Za emisję CO2 trzeba było zapłacić. Czy one muszą emitować CO2? Tak, one muszą emitować CO2. Czy one muszą pracować? Tak, one muszą pracować, ponieważ trudno jest wygasić elektrownię węglową, ale ta elektrownia węglowa w godzinach szczytu pracuje z dużo większą mocą niż ta minimalna. Jeżeli byśmy magazynowali energię z OZE, tą, którą zmarnowaliśmy, to o tyle by później w ciągu tygodnia pracy trzeba było energii mniej wytworzyć z elektrowni węglowych. Jedynym sposobem na to, oprócz ogromnych inwestycji, na które pewnie Państwo nie stać w postaci elektrowni śródowo-pompowych. Dlaczego nas na to nie stać? Jesteśmy od 30 lat już krajem wolnym, żyjemy poza ustrojem socjalistycznym, ale mimo to nie udało nam się zbudować nowoczesnych sieci energetycznych, przesyłowych, ani wysokiego napięcia, ani średniego, ani niskiego napięcia. O niskim napięciu to sami dobrze wiecie, jakie macie problemy z wysokim napięciem w sieci niskiego napięcia, albo z niskim napięciem w tej samej sieci, w zależności od pory dnia i pory roku. Zmarnowaliśmy ogrom czasu, dobrze, że budujemy autostrady i przynajmniej tymi samochodami możemy jakoś poruszać się po Polsce w miarę już wygodnie. Jednym z rozwiązań jest pozwolenie na inwestowanie domom w magazyny energii. Jeżeli w jakiś sposób państwo polskie te zmarnowane 19-16 milionów złotych z kilku godzin tylko przeznaczyłoby na dofinansowanie magazynów energii w domach, każdy z nas miałby taki magazyn energii, to wtedy my w sumie byśmy mogli tą energię zbierać, a następnie oddawać ją albo sobie, albo do sieci energetycznej i wtedy mielibyśmy w skali całego kraju 5-6 milionów gospodarstw domowych. Każdy posiada po 10 kWh magazynu energii. Mielibyśmy ogromny zbiornik magazynu energii, który by ustabilizował nam sytuację energetyczną i dał naprawdę wielkie, miliardowe, nie bójmy się tego słowa powiedzieć, miliardowe oszczędności. Czy tak się stanie? Wątpię, ponieważ szkoda pieniędzy, które są w budżecie na tego typu rzeczy. Zobaczymy. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.